Witaj tam wszystkich, tu mówi Holnią. Dziś chciałbym pokazać fajną bitewkę oto tym czołgiem. Coś mi się tu nie... Tak będzie. Na poważnie, bo tak super wygląda, że... Szok. Fajny wynik, dla mnie to mała bardziej kordowy wynik w życiu na tym czołgu nie zrobiłem. Akcja podkreśla się, że dużo bitewy nie mam, ani no a to jest też dobra okazja w ogóle, żeby powiedzieć o tym pojeździe parę rzeczy fajnych, niefajnych, albo takich sobie planetach. Ja jak typowo, bo to mapa Ehrenberg, wołam zameczek. No to raczej nie chyba nikogo właśnie nie dziwi, przecież bo większość gieczy na medach tam jadą, przynajmniej jeszcze nie siedziałem, to już w ogóle. Zanim to będę oskręcić ten wynik, to mam parę fajnych do odpowiedzenia tym czołgu parametrów, które warto się do niego przyjrzeć i warto też... Ja w tym ten czołg skanowałem za rekryta, ale na przykład wy możecie na przykład zapłacić za nie, ile on kosztuje, chyba 110 zł, 120 zł, coś ten desen chyba. Za takie fajny czołg, małe pieniądze w środku. Są to taki trochę, robi się trochę taki bardziej ciężki niż w niektórych momentach, to... O tak. Pancerzem kadłuba. Bardzo rewelacyjny ma pancerz kadłuba, bo... Przód pancerza kadłuba ma... 120 pancerza. Przód wieży to ma razy... Zapomniałem tej... Chyba 190, tak mi się zdaje, 190, to już zapomniałem, ale... Plus w tym, że on ładuje 6 sekund. I przy... Jeszcze tak, przebicie na zwykłych pociskach mają 190. Nie jest tak źle, ale też nie jest tak dobrze. Ale na goldzie już mam 247. No to prezentacja nie jest taka zła, ale nie jest taka dobra. Tym bardziej, gdy on chyba ma, może mieć losowanie na dziesiątki. To jest ten z matchmakingiem. Jeśli on ma matchmaking, to przepraszam, to że powinna, że to będzie ma losowanie w ogóle na dziesiątki może. No niestety to... Nie powiedzą tego, że on ma polosowanie takie, a tylko powiedzą, że to jest Shock Berry taki dobry. Ja tu podjąłem tą decyzję, że nasz team już wygrywa tamtą flankę. No to, bo uznałem, że jak pojadę do środka, bo są dwa mety najprawdopodobniej i jeden ciężki, to było trzeba ich wykurzyć stąd. Ale niestety... Wedle moich oczekiwań to trochę... Mów z jednej strony trochę słabe. Bo on się do tego nie doczeka, ale z drugiej strony... Cieszę się, bo ja znalazłem fajną pozycję. No to służę tą fałeczkę biedną, jeszcze... O, mnie strzał. Nie przebił mnie w tu fałkę. No zwykła umazek 220 penetracji. Aktualnie na przykład. Aktualnie chciałem tutaj podjechać. W tym miejscu.
Ja mam takie oczekiwania, żeby ci tutaj w okolicy walić ich, ewentualnie. Ale jak zobaczyłem ten wid, że T4-4 dopiero teraz wyświecił się, ten pocisk powiem wam, że był na farcie, bo nie myślałem, że on trafi, tylko myślałem, że wejdzie byle gdzie. Ja wiem, mnie to trochę zaskoczyło, ale ja nie pokazałem tych uczuć w ogóle, po co, ja teraz moja mapa być fartownym, rozumie? Więc to na fale, że się od niego dignął, ale z tym byłem rozczarowany, bo go nie trafiłem, bo pocisk w sumie nie musiał walić w górę, tylko jeszcze patrzę, gdzie on mnie tu nie przebił, ale niestety nie do końca zobaczyłem, gdzie tu mnie przebił. Bo byłem ciekawy, bo w sumie jakby na to nie mówić, to trochę głupio wsunąłem się. Bardzo głupio, jak totalny noob. Ale tak, że niestety nie trafiłem, bo wcześniej trafiam, bo teraz nie trafiam, no oczywiście. Czekam, czekam. Dostaję te 4 raz. Bo na nas to dostanie, bo może drugi raz. Tak, nie, teraz zmieniam pozycję. Miałem szczęście, że oni jeszcze mnie tu nie widzieli. To jeszcze wykorzystałem szansę, że Skorpion nieświadomy tego próbuje coś zrobić. A w tym czasie ten, ja nie wiem ile było, chyba trzech. Poprawcie mnie, jeśli źle mówię. Trzech chyba graczy naszych. Mówię na czterech. Nie mogło zwać te 4-4, tylko ja jedyny uzadałem mu uszkodzenia jakiekolwiek. Prawdopodobnie. A było dużo naszych sojuszników. TS, gwardzista i teraz. Powiedzcie ci. Nie, to chyba nie żyło chyba wtedy. Nie wiem, ale gram się to parę graczy, nie wiem, z dla minutą grę. A nie o to, że ci, że ja musiałem wszystko robić samo, to na nie przejąłem się w tym, że na nie zauważyłem, powiedział na tej minimapie i gracza jednego, że on stoi tą samą, ale przy zamku. W sumie to jak dla mnie to trochę to jest zgubię, bo on miał fula i w sumie to doba nie miał to tą swoją czołgą, bo no, nieogarnięty był. Rozwaliłem na facie, bym powiedział T44. Niestety. No i to było chyba na tyle. Ja już prawie myślałem, że nie, skapowają, niech mnie. I w tym momencie rozczarowanie. I widzimy ten postrach, opowieść porażki, ale to dla mnie wygrane, bo dużo rozkręciłem te uszkodzenia. No niestety to trochę moim zdaniem to rozczarowanie, że mój team jest chyba z jednym człowiekiem nie mógł poradzić 1300 HP jeszcze w dodatku. Jak to nie wiem, to jeszcze im pomagałem, ale tak tu beznadziejnie zagraję, że masakra. A tej finale mi tu no, szkoda nawet, szczerze wam mówiąc, nawet pokazać ich statystyki, bo tak w ogóle im żal tego, w ogóle, że masakra. A ja nie wiem, co oni myśleli. No może coś tam w głowie, coś tam się zaroiło, czy nie wiem, no. A oto to jestem. W sumie to zwykłe pociski trochę mam niż Golda. A jeszcze mam to przy takich sytuacjach, że jakie mam losowanie, to
Zwykłe pociski mi się zdaje, że trochę są mało. Na przykład defendy często jest, to mam ciężkie problemy z dolną płytą. A jakby na tym moje, to zawsze jak jest bitwa 1 na 1 przed strzałeczką, to też warto dać kolda. O, zresztą też, którą ja tej aktualnie gram w tej bitwie, to tak wentylacją, ulepszony celowanie i dosyłacz. Chociaż na zamiast ulepszonego celowania można było stabilizację włożyć, ewentualnie jakby się wam miało w magazynie, to stabilizację różową na pierwszym poziomie, nieulepszonym. Ale nie wiem, czy właściwie na pymkach sobie takie rzeczy, ale znaczy na mroku to wielkie rzeczy, czy nie powinno się zwykłym modu raczej idą na tych pymkach. Bo przecież mają zarabiać, a nie tracić dużo i nie wiadomo co robić z nimi. Chociaż moraniem też był wyjątkiem dla mnie. I z 5 byłem naprawdę wyjątku. Miałem zestaw na fioletowych modułach, bo uważałem, że to jest czołg, który każe bardzo rzutem, bardzo. Jak miałeś od razu jakiś minimalny średni dystans, od razu miałeś daleki dystans, to on ci mówił: ni chuja, każe cię, nie będziesz w ogóle trafiał. Po prostu. Tak w ogóle mi to powiedział, w ogóle nie będę trafiał. Jedyne spienie mnie to dawało chyba wtedy, gdy miałem baszustki. A to mógł mi to dostrzec w całości. Aktualnie to mogę powiedzieć. Szybko strzałaś 9,13. Ładowanie 6,5 sekunda. Opuszczenie działa minus 7 stopni do 17. Czasem 2,1. No może zrobić nawet 2,0. No. 0,31 rozrzut to oczywiście bym powiedział. DPM w sumie wam powiem, że nie jest taki dobry, bo 2200, ma być 2300. Jeszcze by dużo jeszcze brakowało, może można byłoby dołożyć jeszcze rację, ty też mu dużo by dawałem. Ale pancerz, 120 mm K2 to modern rację. Pancerz wie, że 100, 200, 200, 120 w boku. Mi się zdaje, że wie, że to tak dużo nie daje, co kadłub. No i tak dla tych ludzi, którzy nie wiedzą, jak się gra. To tak, po pierwsze, jak widzicie kontującego się moda, czy co? I wadzie zwykłych. A po prostu jeszcze nie wiem, jaki przełania się, to jak ewentualnie jak będzie ciężkim, tak to powiem, to walcie to, bo chyba, że macie dużo penetracji, to możecie się pozwolić na to. Ale wątpliwa sprawa w sumie tą górną płytą. Jak się kontuje, to w sumie to tylko tutaj walić. Bo tutaj to tak różnie była z tym kontowaniem, chociaż jak się będzie kontować, na przykład jak będzie się tak kontował, to od razu można mieć to uśmiało, bo tu ujęcie nie wchodziło. Jak skontuje się tak, to nie wiem, ale tutaj może wejść, chociaż nie wiem, czy będzie na to okazja i fat będzie ci pisał w celności. Mobilność nie ma też zbyt wielkiej, ale też nie ma rewelacyjnej, bo tak można to na 20, 44 do przodu, do tyłu 18, jak dla mnie to jest fajne. Jakby ktoś powiedział na przykład, że nie domaga z prędkością, to zawsze można zamiast wentylacji wsadzić turbo spężarkę i by coś więcej dawało. No aktualnie to by dawało do maksymalnej prędkości na przykład plus 5 km, czy znaczy, że jak on ma 44, no to będzie miał prawie 50.
Maskowanie to takie, to jest przeciętne i wykrywanie też bym powiedział 405 metrów tu. Nie jest tak, ale jest tak słabo. Peki to sobie to takie. Ja dobra, to jest taki skadzi, nie wiem w ogóle stała zaga, to jest to. Ja tak chcę szkole, żeby mi czwarty pek na tych trzech oglądał, a czwarty to tak nawalą, bo tak. Chociaż to jest są nie no. Następnie tak, tutaj mają wszystko. BTS od naprawa, strzał z bioda, snajper, jeszcze kamuflaż. Tutaj jest BTS w obronie, a mówię, jest na prawą gładkę jazda, no. Depresja na czwartym peku na prawa, aby jak znany BTS w obronie. BTS w obronie jest najpoważniejszy, tu też jest tak, szósty z BTS pewnie na prawa. I robię też zwiat, bo uważam, że zwiat dużo daje na przykład między innymi do widzenia. Przeciwnie, ja zawsze to jest to, że palem, ja to zawsze widzę. A to może dużo dać, jak dla mnie. No, mam nadzieję, że to wam się...